Co tam do sobie puścimy plastik. A tam ołowiane płytki. Przeciągnąć możemy. Nie potrzebujemy dużo tych rzeczy, nie. Więc nie będę się bawił w jakieś lepsze podajniki. Dobra, i jeszcze tutaj musimy dostarczyć kwas i będzie fajland. W sumie tego też wezmę trochę. Dobra, rozwój płytki już produkujemy, układy elektroniczne już produkujemy, więc teraz będziemy mogli sobie produkować niebieską naukę. Wow. Wow. Dobra, teraz jak jeszcze to tutaj przeciągnąć, to ten kwas siarkowy. Myślę, że kwas siarkowy będę jakoś tędy ciągnął, ponieważ potem będzie również potrzebny do zaawansowanych procesów sortowania. Więc ten tego. Jak tam produkcja kwasu siarkowego, raczej nie powinno być problemów. Zawsze tego mam w nadmiarze. Dobra. Leci, teraz mamy tutaj.
No to jedziemy na dół. Tu też możemy skręcić. I tak sobie poszybujemy dalej. To daleko trochę. Bach. I mamy baterię. Tak? Jeszcze poprzestawiam te podajniki. Tak. Mamy baterię. Pięknie. Piknie. Teraz zróbmy jeszcze ten 12 fabryk pakietów naukowych. Dobra. Też sobie trochę odstępu zrobimy. 4, 5, 6. Już sobie puścimy dwie linie tutaj. I teraz tak. Linię sobie wcześniej zmarczujemy. Żeby było nam wygodniej. W sumie jeszcze tak możemy trochę dalej puścić. Dobra. Potrzebujemy brąz i układ elektroniczny. Układ elektroniczny nasz sobie, zrobię sobie tutaj z nimi linię. Zrobimy sobie balancer. Że tutaj sobie je dostarczę. Tutaj sobie jakoś mocno dostarczymy.
Tak, nasza produkcja tego czegoś nie jest zbyt duża. Dobra, czy tranzystorów starcza? Wygląda na to, że nie za bardzo. No teraz powinno być lepiej. To nie zróbmy tutaj. Niestety będę musiał ciebie kolego przenieść. I chyba Jerzy Kulicki miał rację. Musimy tutaj przyspieszyć trochę linię, żeby nadążała z tranzystorami. Okej. Mam trochę czerwonych pasów, więc nie będzie to problem. No już się zaczęły stakować, więc jest ok. Zobaczymy, czy nie będzie z tymi podobnego problemu. Jak tak, to również przyspieszę ten pas. Dobra. W międzyczasie więcej podziemnych pasów. I ciągniemy brąz. To jest ostatnia linia, której jeszcze nie przedłużyłem aż tam. Dobra, leci brąz. Zacznijmy to wszystko wsysać powoli.
Wow, patrzcie, jak to pięknie wygląda. Może nie tak, trochę. A tak bardziej, żeby nie wjeżdżać tutaj. Ale my to chcemy chyba na jednym pasie, żeby nam lądowało. Później jeszcze ewentualnie jakąś inną naukę tam będziemy podłączać. To już przed samym końcem. To musimy przenieść. Dobra, i ustawmy sobie logistyka. System logistyczny, ciach. A wywalę te stare słupy. Nie będę denerwować tylko. I wszędzie mają być czerwone obok żółtych. No ostatni zabrakło, serio. Dobra, i po kolei. No i ładnie. Badamy system logistyczny. Trochę wątpię, czy się uda do dzisiaj dopiąć. Jak wszystkie rzeczy robienie w modzie, tak, w tym modzie czegokolwiek zawsze zajmuje mi dwa razy więcej czasu. Dobra, plastiku brakuje, tak jak się spodziewałem. Więc doróbmy parę fabryk plastiku. Myślę, że ta wytapialnia może sporo więcej unieść niż tylko jedną. Zróbmy 6 na dobry początek. 3, 4, 5, 6. Robi bardzo szybko. O, zasilania nam brakuje. To ciekawe. Rury nie poprowadziłem. A, brawo ja.
1000 zaawansowanych układów elektronicznych na godzinę. Okej. Okay. O, dlaczego nie produkujesz plastiku? Propenu ci brakuje. Okej. Okay. Coś tu nie działa tak, jak powinno. Brakuje metanolu. Tobie brakuje metanu. Tobie brakuje gazu. Nie, ty masz wystarczająco gazu neutralnego. Ty jesteś tu słabym punktem. Dobra, to dostawmy przynajmniej jeszcze jedną. O ile mogę. Gaz rafinery. To wylądowało tutaj. Na chwilkę. A nie, tu musi być dwa w ten sposób. Ciebie trochę przesuniemy. Lądujesz tam. Lądujesz tu. I stąd będziesz lądował do atmosfery. A teraz ty już pracujesz z pełną wydajnością. Ty już prawie również z pełną wydajnością pracujesz. Nie, z pełną. No prawie z pełną, nadal jeszcze trochę brakuje. Tobie jeszcze dużo brakuje. Dobra, jeszcze. Czyli jeszcze jednak więcej tego musimy zrobić, żeby nam to wydajnie działało. Okej, okay, czy mam maszyny Mark 3, boiler? Nie. A mogę odblokować sobie? Geny... Tak, mogę. Jeszcze przetwarzanie... A nie, do tego tytanu potrzebuję? Tak. A z czego robi się tytan? Ze sztabek tytanu. Czterochlorek tytanu. Okej, okay, dobra, to raczej tego jeszcze nie będę mógł robić. Okej, okay, spoko. Wygląda na to, że będę musiał sobie dorobić produkcji energii. Nie chcę konkretnie dorabiać kolejnych generatorów. Ponieważ jak widzicie, troszkę mi się już węgiel kończy. Więc tak jak
Jerzy Kudlicki wspomniał. Mogę sobie otworzyć elektrowoltaikę produkcją. Dobra, jak tam z kłodami? Okej, wykorzystujemy trochę zapas kłód. Ale nie bardzo. Cóż, można by jeszcze więcej otworzyć w sumie. To jeszcze mamy trochę miejsca. Ale nie, tutaj te fabryki możemy przedłużać. Więc ten, no. Możemy zacząć też w końcu produkować syntetyczne drewno. To by nam troszkę pewnie oszczędziło kłód, które zużywamy. Metalurgia 3. Okej. Logis. Wywozu. System logistyczny 2. Okej. Pasywne skrzynie zaopatrzeniowe Mark 2, ciekawe. Prasa maszynnego wywozu. Co jeszcze mamy z logistyki? W sumie chyba nie. No ale generalnie nad... Tak, plastiku nam właśnie zabrakło w fabryce. Musimy mocno popracować nad tą produkcją w plastiku. Właśnie może postawię sobie tank na gaz naturalny, żeby wiedzieć ile mam tego badziewia. Są tanki. Za dużo jest tych zakładek, ciągle się gubię. Co tak? No na pewno mam dużo. Dużo więcej niż zużywam. Dużo, dużo więcej niż zużywam. Okej, okay, a ciebie, tobie brakuje jeszcze tak, surowego gazu. Więc to również trzeba dorobić sporo. Tego również trzeba dorobić sporo. A potem te już chyba będą działały w miarę okej. Okay. Ponadto musimy dorobić sobie energii, więc pewnie uruchomię jakieś panele słoneczne. A właśnie, co to jeszcze mamy? Wyposażenie tarcz? Wyposażenie roboportu. Roboport pojazdu? Okej, okay, fajnie. Silniki pojazdu overdrive'u? Czyli co, jakieś przyspieszenie? Wyposażenie fuzja komórek pojazdu. Czyli co, przyspiesza pojazd? Nie, no ciekawe rzeczy. Działo plazmowe pojazdu. Musimy również sobie zacząć fabrykę, wojskowe pakiety zacząć robić. No już troszkę nas ogranicza to, że nie możemy, że nie mamy ich. Już paru rzeczy przydałoby się dodatkowo. A właśnie, jak tutaj wyczyściłem, to oblokowałem zwoże węgla, więc będę musiał zacząć sobie je dostarczać gdzieś tutaj. Węgiel. Tak, bo którym bojlerom już brakuje energii. Dobra, czego potrzebujemy do torów? Słup elektryczny 2. Gdzie jest stacja dystrybucji energii elektrycznej? Tak, tego potrzebujemy również. Dobra. Tory. Z kamieniu żelaznego prętu i stalowej płytki. Ok, będziemy musieli to zrobić w następnej kolejności. Ponieważ już głodujemy na węgiel,
Moglibyśmy ewentualnie polować jeszcze tutaj na te złoża węgla niekończące się. Ale z nimi również musiałbym wojować najpierw trochę z obcymi, żeby je odblokować. W sumie ciekawe, że wiecie co, może zrobiłbym taki jeden pociąg, który by objeżdżał właśnie. Powiedzmy, tutaj byłaby stacja i one by gdzieś tutaj ładowały te złoża węgla nieskończone. I byśmy mieli jeden pociąg, który by sobie jeździł. Gdzieś tutaj by wyładowywał ten węgiel. I ciekawi mnie, jak dużo moglibyśmy uciłać z tych stacji. Mnie to też byłby dobry przykład, żeby tam użyć elektrycznych wiertnic Mark II, ponieważ tak kopiło one chyba szybciej tempo wydobycia, tak, jeden, a mamy ograniczone miejsce, więc robi sens, żeby robić wiertnice, które zajmują mi miejsca, produkują więcej rzeczy. Okej, dobra, a to by było na tyle. Sobie zapiszemy. Sobie tutaj posiedzę jeszcze w międzyczasie i poogarniam trochę rzeczy. Na przykład to, żeby to było przejście. No. I następnym naszym celem będzie tak, zbudowanie kolejki. Zrobienie elektrowoltaiki. Co jeszcze chcemy? A, i sieć logistyczną oczywiście uruchomić. Aczkolwiek to do tego pewnie również będziemy potrzebowali sporej fabryki, żeby to ogarnąć. Bo tam dużo rzeczy również trzeba produkować. Okej, dobra. Wpisujemy sobie. I to tyle na dziś. Dobra. Puścimy sobie jeszcze piosenek jakąś. Ostatnio było elektryczne gitary, to dobra. Teraz będą apety na zmianę. O, wiecie co? Sorry. Czat mi się nie przewijał. Sorry bardzo. Nie zauważyłem, że tu ludzie tyle pisali rzeczy. Ojejku. Czat mi się zablokował i nie przewijał. Okej, przepraszam bardzo. Myślałem, że nikt nie pisze. O, sorry. Dobra. Nightbot, odtwarzaj. Dobra, to było ostatnio. Walker Boys. Ojejku, nawet ktoś po angielsku pisał. Okej, wiecie co? Poczytam sobie czat później. O, sorry, bo nie zauważyłem. Dobra. Dzisiaj wpadli tak. Mugox, Jerzy Kudlicki, NN. Kto tu jeszcze pisał? Walker Boys. Okej, okay, dobra, i to w sumie tyle. Wszystkich dzisiaj osób. Okej, okay, dzięki jeszcze raz wszystkim, którzy wpadli. I do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Dobranoc. Pa, pa. Pa, pa. Pa, pa. Taka wojna. Proszę żadnych wojen na czacie nie robić.